Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w poniedziałek 4 listopada na antenie telewizji biznesowej. Szanowni Państwo, jesteśmy w zasadzie w przededniu wyborów w Ameryce. Czy świat wstrzyma oddech, czekając na końcowe wyniki? O ten komentarz na pewno zapytam Sobiesława Kozłowskiego, który jest ze mną na antenie. Cześć Sobku. Cześć Tomateusz, witam Państwa serdecznie. Ale jeszcze zanim Ameryka, to może spójrzmy na to, co przed nami w tym tygodniu, jeżeli chodzi o rynek nasz lokalny. A w tym tygodniu czekamy m.in. na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Zarys najnowszej projekcji i konferencję prezesa NBP. Poznamy wysokość wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu, a przegląd ratingu Polski dokonają Fitch i S&P. No ale to nie wszystko, bo jeszcze czekają nas wyniki kwartalne, które poda m.in. Bank PKO BP, PKO SA, BNP Paribas, Żabka Group, no tutaj pewnie jesteśmy wszyscy ciekawi, co się wydarzy, oraz nasza warszawska giełda papierów wartościowych, więc Sobiesław, może po kolei, zanim Stany Zjednoczone i zanim Ameryka i zanim to, o czym teraz wszyscy mówią na każdej antenie, w każdej telewizji, przyglądamy się tego, co dzieje się za oceanem, jaki to będzie miało wpływ na europejską, na polską gospodarkę również, to może po kolei, co nas czeka faktycznie w tym tygodniu i Rada Polityki Pieniężnej. Co przed nami, Sobiesław, w tym tygodniu? Na co się nastawiacie Wy jako analitycy? Ja się nastawiam przede wszystkim na Fed i taką ocenę, czy już ten tak zwany Trump trade jest zaawansowany, czy już jest za nami, ale ja patrzę generalnie na zachowanie indeksu dolara, czyli DXY, zejście poniżej 104,5, miałoby, że to już jest realizacja zysków. Przypomnę, że blisko miesiąc ten indeks wzrósł ze 100 do 104, także dużo czy bardzo mocno. Ale też patrzę na indeks czy zachowanie rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich Treasuries jako taki benchmark. No i tutaj blisko 60 kilka punktów w miesiąc z kawałkiem, to jest też bardzo duży ruch. No i tutaj 4,30, jeżeli by te rentowności spadły czy wróciły do 4,20 albo niżej, tym bardziej 4,13, no to by uprawdopodobniało, że to jest no już koniec tego tak zwanego Trump trade, chociaż wydaje mi się, że większe znaczenie ma właśnie jest taka koincydencja, czy współwystępowanie zmiany nastawienia inwestorów po Fedzie wrześniowym i wybory prezydenckie, także raczej bym zakładał, w moim odczuciu większe znaczenie raczej ma Fed. W tym tygodniu też jest posiedzenie Fedu i wymowa tego posiedzenia będzie istotna. Jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, no to rynek zakłada, że powrót do cyklu obniżek to jest drugi kwartał 25 i nie zakłada, żeby tutaj coś najnowsza projekcja inflacji zmieniła. Także można powiedzieć, że jest przestrzeń do pozytywnego zaskoczenia szybszym spadkiem inflacji czy szybszą obniżką stóp, jeżeli chodzi o zachowanie na przykład złotego, ale to jest prawdopodobieństwo niskie czy bardzo małe, także przestrzeń do efektywnego zaskoczenia raczej jest mała, no ale jak już to było raczej spore zaskoczenie. Jeżeli chodzi o sezon wyników, no to po części to sezon wyników banków, no to po części został on zdyskontowany, czy zaczął być rozgrywany po wynikach Santandera. Przypomnę, że bank sygnalizował intencje możliwe najwyższej dywidendy i w tej sesji wynikowej wzrósł o 6%. Też były wyniki Millennium i strategia, sygnał o powrocie do dywidendy w 2027 roku. I na tych sesjach PKO SA czy BP zachowały się mocno, chociaż też prawdą jest, że WIG banki, czy generalnie WIG 20, czy MSCI Poland zachowały się relatywnie słabo. Także przestrzeń do jakby znoszenia słabości jest spora. Przy czym no, pytanie, czy uda się to w najbliższych miesiącach, tygodniach dokonać.
tutaj zachowanie właśnie dolara i amerykańskiego i rentowności amerykańskich obligacji moim zdaniem będzie kluczowe jako sentyment do rynków wschodzących. Po części wybory prezydenckie mogą być takim lokalnym faktorem wpływającym na WIG20 czy MSCI Poland, chociaż to też warto dodać, że swoją słabością nie tylko wyróżniamy się i minus na tle indeksu rynków wschodzących, ale też na tle BUKSa, z którym relatywnie jesteśmy bardzo mocno czy mocno skorelowani poprzez właśnie inwestorów instytucjonalnych, którzy inwestują portfelowo. Także FED, RPP, wyniki, większość wyników też spółek amerykańskich, tych największych jest za nami, no czekamy na NVIDIA, jak dobrze pamiętam końcówka października, listopada chyba, 23 listopada to jest NVIDIA, także jeszcze tutaj trochę mamy czasu do tych wyników, no ale to wyniki polskich spółek banków chyba będą takim przybliżeniem, czego możemy oczekiwać w listopadzie, czy też w grudniu, no a to już w grudzień, no to już coraz częściej wspominanie o 2025 roku i oprócz tarczy podatkowej, no zastanawianie się, w które tematy mogą schować lepiej czy gorzej, jeżeli chodzi o 2025 rok. Dziękuję Ci bardzo. Sobiesław, przy okazji wyników, to też będą pierwsze wyniki, które pokaże i zaprezentuje nam Żabka. Pamiętamy, jak wyglądała sytuacja na rynku przed IPO Żabki. Cały rynek tym żył, wszyscy o tym mówiliśmy. No właśnie, zdania są podzielone co do samego debiutu IPO. Teraz w końcu zobaczymy oficjalne wyniki kwartalne. Czego możemy się spodziewać po Żabce? Wiemy też już na pewno, że Żabka w najbliższym czasie zamieni w MWIG 40, wejdzie za Celon Farmę, więc pewnie się będzie przesuwać ze względu na swoją wartość do góry. Mówi się również, że to była dobra jednak, chociaż nie do końca może udany debiut, albo nie taki jak może opinia publiczna by oczekiwała po IPO, jednak ten ruch na indeksie był znaczący i sugerował, że może jest to światełko w tunelu do ożywienia naszego polskiego rynku kapitałowego. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Ta zmiana odnośnie WIG-u 40 dokonała się z sesją kończącą październik, także to już jest efektywnie już dokonana. Co do wyników tej spółki nie mogę się pytać, bo ponieważ byliśmy w konsorcjum, ale mogę się odnieść do generalnie wyników w ten sposób, że no ostatnio mieliśmy wyniki Biedronki, czy Jeronimo Martins i rynek obawiał się, że będą słabe. Lajki były nadal ujemne, sprzedaż na powierzchni porównywalnej, ale była mniej ujemna niż poprzednio, czyli można powiedzieć, że tendencja jest lekko pozytywna i to wpłynęło na przykład na mocne zachowanie Dino na czwartkowej sesji, ostatniej sesji. Także można powiedzieć, że inwestorzy są mentalnie przygotowani na słabe wyniki spółek z handlu detalicznego czy z handlu. No i to też trochę się wpisuje w schemat naszej relatywnej słabości, naszej, czyli spółek z MSCI Poland czy WIG-u 20. Wydaje mi się, że też patrząc po kursie walutowym USD PLN to jest blisko punktu przegięcia. Chociaż jeżeli miałbym szukać kontrargumentów do tej hipotezy, no to bo ponoć najpierw rynki wschodzące zachowują się słabiej, a na końcu słabiej zachowują się rynki bazowe, czy najmocniejsze. Tutaj czytaj DAX, S&P i Nasdaq. Także póki co no nie widać słabości w tych, na rynkach bazowych, a widać u nas słabości, chociaż też jeszcze miałem się do tego odnieść, no to no dzisiejsza sesja, już pamiętam KOSPI, Korea Południowa 1.8, także wydaje mi się, że tutaj część inwestorów widzi siłę dolara, czy też bliski koniec siły dolara i próbuje to dyskontować, co też prawdopodobnie zachowanie indeksu koreańskiego. No zobaczymy, jak dzisiaj sesja się zakończy. Jak teraz patrzyłem, to kontrakty na Nasdaq koło zera u nas w najwyraźniejszym plusie, no to być może to by był taki rzeczywiście szansa na moment zwrotny, ale czy on nastąpi, no to co najmniej jedna albo kilka sesji by się przydało takiej relatywnej siły
która by znosiła słabość tak z kilkutygodniową na naszym rynku. Dziękuję Ci bardzo. Skoro już mówimy o końcu tygodnia, to chyba też warto podkreślić, że w zasadzie dzisiaj chyba mamy ostatni raz. Jeszcze zobaczymy jak z wieczorem wyborczym, który organizujemy na antenie telewizji biznesowej, ale no właśnie wspomniany na samym początku rozpoczęcia naszego programu wieczór wyborczy i same wybory w Stanach Zjednoczonych, a więc to na co teraz wszyscy spoglądamy i zastanawiamy się, czy do Donald Trump czy Kamala Harris i scenariusze, które są omawiane od kilku tygodni, kilku miesięcy, konsekwencje i wpływ wyboru nowego prezydenta na gospodarkę, co może się wydarzyć. Ja wiem, że to jest temat dość taki wałkowany, ale kończąc, ponieważ mamy 4 listopada i już jutro Amerykanie pójdą głosować, kończąc, jakie w Twoim odczuciu są nastroje z początkiem tego tygodnia, tygodnia, w którym zostanie wybrany nowy prezydent Stanów Zjednoczonych? No, w Stanach bardzo dobre, patrząc po indeksach giełdowych, S&P czy Nasdaq. Rynek, wydaje mi się, że w jakimś istotnym stopniu dyskontował wygraną Trumpa, a ja bym nie był tak przekonany, czy na pewno to jest ostatnie, że tak się wyrażę, studio wyborcze, czy pytanie odnośnie wyborów w Stanach, bo jeżeli te różnice będą na poziomie no, kilkudziesięciu tysięcy głosów, no to pewnie czeka nas ponowne przeliczanie głosów i w przypadku potencjalnej przegranej Trumpa podważanie tych wyników wyborów i takie przyciąganie liny, także czas pokaże, a z drugiej strony wydaje mi się, że wygrana Harris byłaby szansą na jakiś, powiedzmy, rajd ulgi w krótkim terminie. Ale tutaj bym obserwował, tak jak wspomniałem na początku, zachowanie dolara i amerykańskich rentowności amerykańskich obligacji, które bardzo mocno wzrosły tu w segmencie 3,10, 3,20, często 60-70 punktów bazowych na przestrzeni blisko miesiąca, to jest bardzo dużo. No, wygrana Trumpa mogłaby być jakąś taką przesłanką do realizacji zysków na tym, że tak się wyrażę, zakładzie. No, a później też przyjdzie realpolitik i weryfikacja, które z obietnic będą realizowane, a które będą odwrócone na dalszy plan. Wydaje mi się, że no, takie duża część obaw może być przesadzonych z aktualnej perspektywy, no ale kluczową kwestią pozostaje stan gospodarki. Póki co widać jakby mniejszą liczbę wakatów, czyli powiedzmy, to, powiedzmy lekkie schłodzenie postępuje. A inwestorzy czekają na, jakby oceniają najprościej giełdę poprzez wyniki spółek, no i póki co widać, że one są raczej zaskakują mi plus niż minus. To, co daje się być szansą, chociaż czy wspierające, chociaż no, brak korekty w Stanach no, może być takim obawą, że być może ona nastąpi w okresie nieoczekiwanym, czyli być może w listopadzie czy grudniu końcówce tego roku. Te mnożniki ceny zdają się też być takie godziwe, no ale jeżeli stan gospodarki będzie dobry, to ta korekta potencjalna może być płytka, co na przykład może pokazywać zachowanie notowania NVIDII, no ale to już tak już przechodząc na ten poziom argumentacji, no to kolejny kwartał rzędu zmniejszenie zaangażowane przez Berkshire Hathaway i 300, blisko 50 miliardów dolarów gotówki, najwyższy w historii, no to też daje do myślenia. Sobiesław, czy z poziomu Polski i polskich inwestorów ma naprawdę, czy naprawdę ma znaczenie, kto zostanie prezydentem na najbliższy okres? Czy musimy patrzeć na to przede wszystkim globalnie i ten globalny wpływ, który dopiero może impaktować na sytuację w Polsce, na polską giełdę? No bo to jest pytanie, które zostaje, czy jest stawiane przez opinię publiczną, czy to ma wpływ i jeżeli tak, to jaki? Czy my faktycznie będziemy realnie odczuwali skutki proponowanych zmian, czy skutki ewentualnie nowej wprowadzanej polityki przez nowego prezydenta, kimkolwiek on nie zostanie?
To pytanie jest tendencyjne i podkręcone. Bardzo dobrze, to akurat sam raz pytanie dla mnie. W tym sensie, że można je oceniać z kilku perspektyw. Z jednej strony flowowo, inwestorzy zagraniczni generują blisko 2/3 obrotów na GPW i ich decyzje mają znaczenie, co pokazuje, nie wiem, zachowanie na przykład Dimexu Gent, czy generalnie banków. Zmniejszą aktywność inwestorów zagranicznych, no my tak trochę dryfujemy, czy osuwamy się. A z drugiej strony, czy decyzja Stanów Zjednoczonych, czy prezydenta może być istotna? No na ten moment mamy sygnały, że Stany będą się raczej koncentrowały na Pacyfiku i rywalizację z Chinami, no i jest oczekiwanie tutaj wzięcia odpowiedzialności za potencjalny pokój czy stabilizację sytuacji w Ukrainie przez armię europejską. No to oczekiwanie czy dążenie przez administrację Stanów Zjednoczonych do zwiększenia wydatków przez kraje europejskie, no to w tym kontekście to ma to znaczenie, no bo Polska jest takim, można powiedzieć, krajem przyflankowym i jakby tutaj duża część niepewności czy potencjalnej eskalacji czy hybrydowych zagrożeń może się koncentrować na krajach nadbałtyckich i Polsce, to może mieć znaczenie, chociaż no, wydaje mi się, że o czym wspomniałem wcześniej, że ta relatywna słabość MSCI Poland do MSCI Emerging Markets w istotnym stopniu zdyskontowała te czynniki ryzyka i w krótkim terminie może być szansą czy układem do tak zwanego rajdu ulgi, no ale to żyjemy w tak napiętym otoczeniu, że też warto patrzeć na Bliski Wschód, na Tajwan, na Koreę Północną. Także summa summarum, to z geopolitycznego punktu widzenia będą istotne wybory, chociaż w timingowo czy w krótkim terminie wydaje mi się, że widzę większe szanse na rajd ulgi niż na kontynuację przesadnej, przynajmniej na ten moment, ale to też życie pokazuje, że warto no, elastycznie podchodzić do oceny sytuacji. Sobiesław Kozłowski, Noble Securities, był moim Państwa gościem. Sobiesław, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję za zaproszenie. Ja oczywiście Państwa zapraszam na jutro, na 5 listopada do telewizji biznesowej. Zaczynamy o godzinie 21:00, noc wyborcza na żywo w telewizji biznesowej, analizy, komentarze. Znakomici goście, świetni prowadzący i będziemy nadawali całą noc na żywo w każdą rozmowę. Także gorąco zapraszamy do telewizji biznesowej. Ja się z Państwem dzisiaj żegnam i do zobaczenia już wkrótce. Do widzenia.